Cześć, jestem Genwil Koldun i witam wszystkich w pierwszej części, pilotażowej części mojego kursu poświęconego reverse engineeringowi. W pierwszej części chciałbym tak mniej więcej pokazać, na czym reverse engineering polega, z czym to się je. Natomiast tak naprawdę taki kurs od A do Z, jak to się wykonuje, będzie w kolejnych odcinkach. Pierwsza część będzie podzielona na trzy podczęści z przyczyn technicznych. Każda podczęść będzie mniej więcej trwała pół godziny. Będę w nich analizował pewną aplikację, która robi tak naprawdę nie wiadomo co robi. No i postaramy się właśnie dojść za pomocą reverse engineeringu do tego, co ta aplikacja robi, oraz być może ją troszkę zmodyfikować. No dobra, przejdźmy do rzeczy. Jeszcze taki tytułem wstępu, co by trzeba wiedzieć, żeby coś wynieść tak naprawdę z tego kursu. Warto by znać podstawy programowania, najlepiej w C lub w C++. Poza tym troszkę wiedzy na temat assemblera również nie zaszkodzi, natomiast tego można się douczyć w trakcie trwania kursu, powiedzmy. Ok, mamy pewną aplikację. Aplikacja zajmuje 19 kilo, jak widać. Jej nazwa jest tak naprawdę sumą MD5 tejże aplikacji. Znaczy tak naprawdę nazwy nie znamy. No i jedno o czym wiemy, nie wiadomo, znaczy z pewnych źródeł, to jest to, że aplikacja nie jest aplikacją szkodliwą, więc możemy ją bezpiecznie uruchamiać. No dobra, od tego zacznijmy. Po prostu uruchomię tą aplikację. Jak widać, mignęła tylko konsolka, więc jest to aplikacja konsolowa. Odpalę więc konsolę, cmd, enter. Jeszcze raz wykonam tą aplikację. No niestety nic na konsolę nam nie wypisuje. W przypadku aplikacji konsolowych, jeżeli są dobrze napisane, warto zwrócić uwagę na jaki błąd zwracają do systemu w momencie wyjścia. Standardowa aplikacja zwraca 0, jeżeli wszystko się powiodło. To jest to standardowe return 0, które w main się wpisuje. Sprawdza się z poziomu konsoli błąd, jaki zwróci aplikacja za pomocą echo error level z procentami. O! Aplikacja zwróciła 3, czyli prawdopodobnie brakuje jej jakichś parametrów. Jeszcze spróbujmy tą aplikację wywołać z dwoma myślnikami help. Może wypisze jakieś parametry, no niestety. Jeszcze stare Microsoftowskie slash znak zapytania. Niestety również bez efektu. W związku z czym, no tak naprawdę możemy przejść do faktycznej analizy tej aplikacji, no bo póki co i tak nic nie wiemy. Więc wrzucę to w disassembler. Jako disassembler stosuję IDE w wersji 4.9. Jest to wersja darmowa do użytku niekomercyjnego. Jeżeli ktoś dysponuje funduszem, warto zakupić IDE w wersji powiedzmy 5.3. Jest to obecnie najnowsza wersja, ma ona trochę fajnych feature'ów, o których teraz nie będę mówił. No dobra, ale do naszych celów 4.9 w zupełności wystarcza. Tu nic nie zmieniamy, ok, teraz leci automatyczna analiza, która się już skończyła. Jest to krótka aplikacja, w związku z czym analiza trwa krótko. Przy dłuższych aplikacjach czasami trzeba dość sporo poczekać. Ok, disassembler wyrzucił nas w pewien punkt startowy aplikacji. Jest to miejsce, od którego aplikacja zaczyna swoje wykonanie. Natomiast nie jest to funkcja main, nie jest to równoznaczne z funkcją main. IDA w wersji komercyjnej prawdopodobnie wykryłaby funkcję main i przeniosła nas od razu tam, natomiast no, 4.9 tego nie zrobiła, w związku z czym funkcji main musimy poszukać na własną rękę. Między funkcją main a startem jest tak naprawdę pewien prolog kompilatora, który przygotowuje środowisko do funkcji main. No dobra, jak to zrobić? Tak naprawdę w przypadku mniejszych aplikacji polecam po prostu widok grafowy wywołań funkcji, czyli Display Graph of Function Calls, Ctrl F12. Troszkę zoomijmy, zielony to jesteśmy my, czyli na punkt startowy, w którym obecnie jesteśmy. Potem mamy trochę różowych funkcji, różowe funkcje są to funkcje zewnętrzne, czyli importowane skądś. Czarne funkcje są to funkcje zawarte w exeku. Czasami jeszcze się pojawiają seledynowo niebieskie funkcje. To są funkcje, które są w exeku, natomiast zostały wykryte jako należące do jakichś bibliotek. No tutaj takiej funkcji akurat nie ma, więc się nie będziemy nimi przejmować. Teraz tak, start wywołuje dwie funkcje.
funkcję sub 40.11.50 oraz jakąś zewnętrzną funkcję setUpType. Ta zewnętrzna funkcja mainem na pewno nie jest, więc patrzymy na tą funkcję. Ta funkcja wywołuje jakąś funkcję pEnviron zewnętrzną, exit process, get main args, set unhandled exception filter, exit set mode. No powiedzmy, że są to raczej funkcje standardowe wywoływane przez prolog, a nie przez programistę w mainie, w związku z czym 40.11.50 nie jest również funkcją main, prawdopodobnie któreś z jej dzieci będzie funkcją main, ponieważ no, jest to prolog kompilatora. Rzućmy okiem na tą funkcję, ponieważ ona ma najwięcej rozgałęzień w dół, czyli 41A30. No i widać, po pierwsze jest trochę funkcji innych jeszcze w niej zawartych w exec oraz trochę funkcji zewnętrznych typu a to i, czyli ASCII to integer, tudzież strcmp, czyli string compare, tudzież memcompare, tudzież file read, file tell, file seek itd. No są to standardowe funkcje języka C, w związku z czym można założyć, że 41A30 jest to funkcja main. I tak z tego założenia wyjdziemy. Klawisz G służy do skoku w tamto miejsce, 41A30, musimy wpisać Enter. Już jesteśmy w tej funkcji. Teraz tak, IDE nam podała trochę informacji o tej funkcji, mianowicie skąd jest wywołana ta funkcja. To nas w tej chwili nie interesuje. Jakie ma zmienne lokalne? Są to zmienne typu z prefiksem var od variable, zmienna. Poza tym mamy argumenty zaznaczone, które IDA wykrywa, że są podawane tej funkcji. Argumenty są dwa. Jest to tak naprawdę dobra wiadomość. Jak wiadomo, main ma trzy postacie. Bez argumentów, z dwoma argumentami oraz z trzema argumentami. Najpopularniejszą postacią maina są dwa argumenty. W związku z czym no, jest to dobry znak, ponieważ tutaj też mamy dwa argumenty. Sądzę, że można tą funkcję oznaczyć jako main. W tym celu najeżdżamy na nazwę, klikamy N i wpisujemy main. Jeszcze jedną rzecz zrobimy, mianowicie po naciśnięciu Y możemy podać prototyp funkcji. Jak widać, IDE już część prototypu wykryła, mianowicie zwraca int, ma typ CDECL. O typach funkcji powiem jeszcze coś innym razem. Nazywa się main, co już podaliśmy, i przyjmuje dwa inty. No tak naprawdę nie są to dwa inty w naszym przypadku. Pierwszy jest owszem int i nazywa się argc, natomiast drugi jest to pointer na tablicę pointerów do czarów, czyli tak naprawdę czar dwie gwiazdki argv. Ok, już mamy prototyp, IDE go zanotowała, poza tym zmieniła nazwy argumentów, jak widać, na argc i argv, i w listingu one będą właśnie tak się pojawiać. Jeszcze taka informacja na temat zmiennych lokalnych, mianowicie zmienne lokalne są bardzo często, są po pierwsze na stosie alokowane. No to chyba każdy programista wie zresztą. I w listingu one będą właśnie w ten sposób, jak mam tutaj na przykład reprezentowane, czyli EBP plus nazwa zmiennej lokalnej. W tym wypadku to jest na przykład var1c. Var1c to jest tak naprawdę pewna liczba, mianowicie minus 1c. To jest liczba w heksie oczywiście. To minus 1c, EBP plus, czy tak naprawdę EBP minus 1c, to jest pozycja na stosie względem rejestru EBP tej zmiennej, czyli gdzie w pamięci ta zmienna jest dokładnie zalokowana. Teraz tak, jeszcze takie jedno słowo, czemu akurat EBP? Dość standardowo niektóre kompilatory, szczególnie te starsze, bo teraz już od tego się odchodzi, tworzą tak zwany frame pointer, stack frame pointer, ramkę stosu. Chodzi tu o to, że wrzuca się na stos rejestr EBP, a następnie do tego EBP się wrzuca pozycję stosu, czyli właśnie rejestr ESP. I dzięki temu EBP, rejestr EBP, który się nigdzie więcej w funkcji nie zmienia, dzięki temu możemy według EBP adresować wszystkie argumenty, po pierwsze, które będą na prawo w kierunku większych adresów od EBP oraz na lewo, gdzie będą właśnie zmienne lokalne lub tak naprawdę argumenty funkcji, które są wywoływane z tej funkcji. Czyli argumenty funkcji dzieci. Jak widać, od ESP następnie jest odejmowane 38. Proszę pamiętać, że stos rośnie w kierunku mniejszych adresów, czyli tak naprawdę jest to niejako alokacja 38 bajtów pamięci, przy czym mówię 38 heksa, ponieważ tak naprawdę to jest, jeżeli dobrze liczę,
56 bajtów decymalnie mówiąc. W związku z czym jest to po prostu alokacja 56 bajtów pamięci na stosie na potrzeby zmiennych lokalnych oraz prawdopodobnie argumentów innych funkcji. Dobra, tyle tytułem wstępu. Teraz krótko o samej analizie, mianowicie jak to będzie wyglądać. Nie będziemy analizować każdej instrukcji assemblera po kolei, bo na to nie ma czasu. Przykładowo, jeżeli exec miałby megabajt, to na ten megabajt składa się mniej więcej 300 tysięcy linii kodu assemblera. Na to nie ma czasu, żeby każdą linijkę przetrawić. W związku z czym trzeba trochę inaczej, mądrzej do tego podejść. Będziemy w listingu szukać pewnych punktów trochę bardziej interesujących nas. Są to po pierwsze wywołania funkcji, czyli kole. Po drugie stringi. AIDA wykrywa stringi, odwołania do stringów, do pewnego tekstu. I ten tekst nam może dość sporo powiedzieć. No zacznijmy od przejrzenia kodu, przejrzenia tej funkcji tak naprawdę. Właśnie pod tym kątem. No mamy tu wywołanie jeszcze jedno, call strcmp. Tu mamy jakiś offset stringu. String to jest, zaznaczony jest w komentarzu jako dwa myślniki in. Jedźmy dalej, kolejne wywołanie string compare, offset do stringu dwa myślniki out. Dalej mamy resize i kolejne strcmp oraz dwa atoi. ATOI, czyli ASCII to integer, czyli zamiana tekstu na liczbę całkowitą. No już tak naprawdę coś wiemy, mianowicie wiemy, że coś jest porównywane, jakieś stringi są porównywane. Te stringi są w sąsiedztwie porównania, jak widać. Czyli string resize jest porównywany z czymś, wcześniej string out jest porównywany z czymś, wcześniej string in jest porównywany z czymś. I dodatkowo mamy zmianę jakichś stringów na inty. No to już trochę mówi. Jedźmy dalej, tu nic, żadnych wywołań nie mam, natomiast jest masa skoków, to mogą być jakieś ify w kodzie C. Oraz mamy wywołanie, tak naprawdę wywołanie dwóch funkcji dzieci, które prawdopodobnie na pierwszy rzut oka przyjmują całkiem nieźle parametrów. No dobra, co tu dalej? Przepraszam. Jak tu zinterpretować jeszcze te stringi? Mianowicie 2 dasze resize to może być parametr programu. 2 dasze out to samo 2 dasze in. To jest dość cenna informacja, więc mamy już mniej więcej pojęcie, że prawdopodobnie trzeba podać jeden z trzech lub wszystkie trzy parametry. I prawdopodobnie to ATOI gdzieś tam będzie się jeszcze kręciło, czyli prawdopodobnie któryś parametr będzie przyjmował jeszcze kilka liczb jako argumenty. No dobra, to teraz lecimy z analizą. Mamy tutaj dwa wywołania funkcji. Te dwa wywołania funkcji można jeszcze zignorować, ponieważ w przypadku tego kompilatora prawdopodobnie te funkcje są nadal częścią prologu, natomiast rzućmy do nich okiem, tak na wszelki wypadek. No tu jak widać nie ma dużo ciekawego. No tak naprawdę rzućmy po prostu okiem, co tu się dzieje. Jakieś CMP, sub, coś tam. Nie ma żadnych wywołań innych funkcji, w związku z czym ani odwołań do stringów, nic ciekawego. Samo tutaj. Rzucamy okiem. Mamy jakiś cola. Jeszcze jednego cola. No to mamy at exit. Prawdopodobnie również jest to prolog kompilatora, w związku z czym nie tykamy tego. Średnik służy do komentowania funkcji. Skomentujmy je jako prolog, nie interesujące w obu przypadkach. Średnik służy do tego, żeby skomentować funkcję jako repeatable comment, czyli jeżeli wejdziemy do, w tym wypadku jeżeli byłby skok jakieś w to miejsce, to ten skok również by ten komentarz odziedziczył. Natomiast jeżeli chcemy, żeby komentarz był niedziedziczący, wtedy shift dwukropek, znaczy tak naprawdę dwukropek, a nie średnik, czyli po prostu shift średnik używamy. No mniej więcej tyle. IDA ma dość dużo możliwości komentowania kodu i warto się rozejrzeć trochę po tych różnych menu edit i tak dalej, edit comment szczególnie. Natomiast głównie się używa średnika i dwukropka. Dobra, teraz tak, warto jeszcze rzucić okiem i tak naprawdę analizę będę na tym robił, na tym opierał, na rozkład funkcji, jeżeli chodzi o graf wywołań podstawowych bloków w tej funkcji.
To wygląda mniej więcej tak, że mamy trochę kodu, kod ma jedno wyjście, z tego kodu na przykład są dwa wyjścia i tak dalej. Nowa AIDA oferuje, ta komercyjna wersja oferuje interaktywne grafy, oprowadzone na interaktywnych grafach, można kolorować te nody, węzły, można je przesuwać i tak dalej, natomiast wersja 4.9 jedynie statyczne grafy oferuje, natomiast to jest i tak już całkiem nieźle i tak naprawdę wystarczy do naszych potrzeb i tak naprawdę na tym skupię naszą analizę. Teraz tak, no te grafy są bardzo fajne, ponieważ możemy, widzimy, gdzie kod idzie i tak naprawdę zajmujemy się naraz jednym blokiem kodu, a nie patrzymy na całość. Dobra, no to do dzieła. Zobaczmy, co ten main robi. To jest pierwszy blok, jak mówiłem, no, co mamy zresztą skomentowane, to jest prolog i nas nie interesuje, natomiast tu mamy jakieś ustawienia. Tak, to są ustawienia zmiennych lokalnych na 0, 0. Same f-ki i same f-ki to może, to mogą być tak naprawdę same f-ki lub liczba minus 1, ponieważ int o wartości minus 1 jest właśnie w pamięci jako same f-ki reprezentowane. Var 14 jest ustawiany na 1. No dobra, potem pierwszy blok pamięci, pierwszy blok podstawowy, który nie jest blokiem prologu oraz inicjalizacji pewnych zmiennych, to jest 41A7D. Teraz rzućmy okiem na dół przede wszystkim. Mamy na dole skok warunkowy. Skok może się wykonać, jeżeli jest prawdziwy, wtedy idziemy po zielonej kresce. Jeżeli się skok nie wykona, idziemy po czerwonej kresce. Natomiast proszę zauważyć, że mamy tu jeszcze powrót do tego bloku gdzieś z dołu kodu, czyli prawdopodobnie mamy do czynienia z pętlą. Gdzieś z dołu kodu któraś instrukcja mówi nam, że ma wrócić do tego miejsca, no i stąd kolejną iterację pętli zacząć. To jest też dość ważna informacja. Dobra, przeanalizujmy ten blok. Do EAX wrzucamy wartość zmiennej VAR14. Następnie porównujemy to EAX, czyli tak naprawdę VAR14, porównujemy z ARCC. Czyli mamy porównanie ilości argumentów z pewną zmienną. I teraz tak, jeżeli ta zmienna jest greater equal, większa lub równa ilości argumentów, to wtedy idziemy tędy. Natomiast jeżeli jest mniejsza od ilości argumentów, to wtedy idziemy tędy. I teraz proszę zobaczyć, że ten powrót następuje z tej strony, czyli prawdopodobnie pętla to jest skok w momencie niewykonania, czyli fałszywa gałąź, czyli tędy. To jest pętla. Jeszcze proszę zauważyć wcześniej, że var 14 jest ustawiany na 1, czyli tak naprawdę już potem wiemy, że od 1 do argc, tak naprawdę do argc minus 1, ta pętla będzie wykonywana. Czyli tak naprawdę już możemy coś powiedzieć do tej pętli, to jest prawdopodobnie pętla porównująca argumenty. VAR14 możemy również zmienić jej nazwę, również klawiszem N się to robi, na I, ponieważ jest to pewien iterator. Musimy jeszcze raz wygenerować ten graf, ponieważ AIDA no, w tej wersji nie odświeża niestety. No i okej, już mamy I. I jest równe 1, następnie I wrzucamy do AX, porównujemy I z ARCC. Fajnie, jeżeli jest większe lub równe, idziemy tutaj. Na razie to nas nie interesuje, jeżeli jest mniejsze, idziemy tutaj. Co tu się dzieje? Do EAX wrzucamy i. No dobra, spoko, już mamy i w EAX tak naprawdę, no ale nie każdy musi o tym wiedzieć. Kompilator akurat o tym nie wiedział. Więc do EAX wrzucamy i znowu. Następnie do EDX wrzucamy EAX razy 4. LA to jest taka dość specyficzna instrukcja, ona teoretycznie służy, robi to samo co ampersand w języku C na pointerach, czyli po prostu zwraca adres danego wyrażenia. Tak naprawdę możemy uznać, że edx jest równe eax razy 4. Ok, następnie, czyli wiemy, że mnożymy ten i razy 4. Następnie do eax wrzucamy argv, czyli to jest adres tablicy argumentów. Tą linijkę na chwilkę zignorujmy, zobaczmy, co się dalej z tym eax dzieje. O, i do eax dodajemy edx. No, przypominam, że w edx mamy i razy 4, czyli tak naprawdę
ponieważ pointer ma 4 bajty, czyli mówimy w tym wypadku o item argumencie funkcji. argv plus argv przesunięty o i razy 4, czyli tak naprawdę to wyrażanie wskazuje nam na ity argument funkcji. No i następnie do eax wrzucamy, to jest tablica tak naprawdę pointerów, czyli wrzucamy pointer na ten ity argument funkcji. Czyli w eax mamy w tym momencie no, adres kolejnego argumentu funkcji. Ok, i teraz mamy takie dwa trochę dziwniejsze move'y. ESP plus 38H plus var 34 oraz ESP plus 38H plus var 38. Na początku pokazywałem, że to var 38 to jest nic innego jak wartość minus 38, w związku z czym to jest tak naprawdę ESP plus 38 minus 38, czyli to jest move ESP AX, a to wcześniej to jest move ESP plus 4 przecinek coś tam. W związku z czym to nie jest adresowane według EBP, czyli to nie jest zmienna lokalna według ESP, w związku z czym są to tak naprawdę argumenty funkcji. Wrzucamy dwa argumenty na stos. Standardowe kompilatory starsze trochę używały push, żeby to zrobić. Ten kompilator natomiast, jak widać, nie używa pusha, używa no właśnie takiej konstrukcji. Natomiast jest to równoznaczne. Wrzucamy dwa argumenty na stos. Ostatni argument to jest ten, a pierwszy argument to jest ten. Wrzuca się argumenty na stos tak naprawdę od tyłu. Czyli najpierw ostatni, potem przedostatni, bla bla bla. Potem mamy wywołanie funkcji strcmp. Czyli co porównujemy? AX, w którym jak wiemy jest IT argument funkcji, IT argument, przepraszam, programu. I ten AX porównujemy, ten IT argument programu porównujemy z in. Czyli jeżeli, tak naprawdę to możemy streścić z tym kolem. Jeżeli IT argument funkcji to jest in, wtedy, no właśnie, co się wtedy dzieje? strcmp zwraca 0, jeżeli porównanie jest prawdziwe, czyli jeżeli i tym argumentem faktycznie będzie to in. Jeżeli nie jest 0, jump not 0, jeżeli nie jest 0, czyli nie jest to ten argument, to skaczemy tutaj. Proszę zaznaczyć, że te bloki są na pierwszy rzut oka identyczne. Czyli jeżeli to nie jest argument in, to sprawdź, czy to jest argument out. Jeżeli to nie jest argument out, kolejny JNZ, to sprawdź, czy to jest argument resize. No to ma trochę sensu, proszę zauważyć. Dobra, ale załóżmy, że... No dobra, załóżmy, że to nie jest z tych argumentów żaden, czyli idziemy tym branchem, to wtedy do var 18 wrzuca się 1. Jeżeli to nie jest żaden z tych trzech argumentów, to do var 18 wrzuca się 1. I skaczamy sobie do 41C42. O, jak widać, tu się całkiem niezła wiązka zbiera do tej funkcji. O, bo 41C42 to jest wyjście z maina, czyli tak naprawdę to jest wyjście z programu, gdzie do eax wrzucamy var 18. Proszę pamiętać, że to var 18 wcześniej właśnie ustawiliśmy na jedynkę. A w przypadku funkcji cdecl, jak było tam przez chwilę widać, main jest typ. Jest funkcją typu cdecl, w eax właśnie jest wartość zwracana funkcji. No czyli tak naprawdę to jest return, ten blok, który tutaj widzimy, to jest return 1. W związku z czym, jeżeli będzie jakiś argument, który nie będzie inem, nie będzie outem i nie będzie resize'em, to wtedy program ma wyjść z błędem 1. No sprawdźmy, czy tak się dzieje. Podajmy faktycznie ten help jeszcze raz. I teraz error level. No i jest 1. Zgadza się. Czyli co? Kilka rzeczy już wiemy i możemy te kilka rzeczy już opisać. Po pierwsze opiszmy, że ten 41C42 to jest wyjście. 41C42, o, to jest wyjście. To jest też dobre, jeżeli chodzi o ten widok, nie grafowy, ponieważ widzimy, co się bezpośrednio wcześniej dzieje. Bezpośrednio wcześniej jest coś takiego, czyli do move, do var 14 wrzucamy 0, czyli to jest wyjście bez błędu w tym wypadku. Jeżeli coś skoczy do tego miejsca, to jest wyjście bez błędu. Okej. To var 18 to jest kod błędu w takim razie, nic innego. No i to już całkiem nieźle wiemy. Teraz tak, przejdźmy jeszcze do tych resize'ów i innych takich. Wiemy, że to jest sprawdź 3 resize.
Oczywiście ta nazwa daje takie skrótowe, ale wiadomo o co chodzi. To jest sprawdź czy out. No i tu mamy jeszcze. A, tu jest skok, więc tak naprawdę to jest gdzieś od tego miejsca. Sprawdź czy in. O. Jak widać, nazwy można bloków wstawiać również pomiędzy. Pomiędzy instrukcjami, nie trzeba zmieniać nazw, no i to jest całkiem dobra rzecz. No i teraz F12 jeszcze raz sobie wygenerujmy. Już mamy ponazywane, mamy sprawdź czy in, sprawdź czy out, sprawdź czy resize, skok do wyjścia, jest fajnie. Już sporo wiemy na ten temat. Analizujemy dalej. Dobra, załóżmy, że to jest jednak in, czyli idziemy teraz z tą gałęzią. Co tu się dzieje? Do EAX wrzucamy i, czyli numer argumentu, zwiększamy o 1 i porównujemy z argc znowu. Czyli można się domyślić, iż to jest sprawdzenie, czy jest jeszcze jeden argument, czyli in najwyraźniej przyjmuje jakiś parametr. Jeżeli nie, to wtedy wyjdź z błędem 2. Sprawdźmy. Podajemy in bez dodatkowego parametru. Kod 2. Nie jest źle. Podajmy in z jakimś parametrem w takim razie. I mamy 3, czyli coś innego. Ok, spoko. Czyli in przyjmuje jeden argument. W związku z czym idziemy dalej tędy. Co tu się dzieje? Do EAX wrzucamy adres zmiennej i. Nie wartość, tylko adres. Następnie zwiększamy to, co jest pod adresem EAX, czyli tak naprawdę zwiększamy tą zmienną o 1. Czyli proszę pamiętać, że i teraz jest indeksem kolejnego już, czyli tego parametru ina. Nie ina samego, tylko parametru ina. Następnie do EX wrzucamy wartość i tym razem. Do EDX, no i razy 4 to już widzieliśmy. Do EX zgodnie z przewidywaniem wrzucamy adres tablicy argumentów. Następnie do EX wrzucamy dodany adres tablicy argumentów, czyli to EAX oraz i razy 4, czyli i tego argumentu. I następnie ten parametr in, bo to w AX mamy teraz adres parametru in, wrzucamy do zmiennej var 4. Czyli w zmiennej var 4 mamy adres parametru in. Czyli można się domyślić, proszę zobaczyć, tu nie ma żadnego a to i, w związku z czym można się domyślić, że to całe var 4 to po prostu ma być jakiś char pointer. Czyli in przyjmuje jako parametr nie liczbę, ale string. Ok, var 4 to jest parametr in. Lecimy dalej. Jeszcze tych grafów dość sporo porobiło. Za chwilkę będę musiał je pozamykać, ale to za chwilkę. Ok, jak wrzucimy to, to skaczemy tutaj. A tutaj co się dzieje? Wrzucamy do AX adres i, następnie zwiększamy to, co jest pod adresem AX, czyli tak naprawdę zwiększamy i o 1. Zwiększamy i o 1 i jedziemy sobie w górę, to jest ten powrót pętli, który widzieliśmy, czyli to będzie prawdopodobnie jakaś pętla for, którą można by zapisać, powiedzmy, jakoś tak. For i równe 1, ten już przyszedł na początku. Pamiętać, że na początku widzieliśmy, że to 1, następnie jest tam, że to następnie mniejsze od argc i plus plus, to tutaj się dzieją te porównania. Tak prawdopodobnie ten kod wygląda. Skoro już mam notatnik otworzony, to zapiszę sobie od razu już co wiemy. In przyjmuje stringa, out nie wiadomo jeszcze i resize również nie wiadomo, natomiast wiemy, że jest. Przyzwyczajenie z Vima, no dobra. Dobra, to już wiemy. In ma jeden argument stringowy. Patrzymy na outa. Idziemy tym branchem. Gałęzią do. To jest to samo, co widzieliśmy wcześniej. To jest po prostu sprawdzenie, czy out również, czy po aucie jest jeszcze jeden argument. Jeżeli nie, to wychodzimy z błędem, a jeżeli tak, no to wygląda tak samo jak to, czyli od to jest to pobieranie parametru in, to jest pobieranie parametru out. Proszę zauważyć, że a to i również nie ma nigdzie, w związku z czym jest to string. I do var 8 wrzucamy parametr out, co warto sobie zapisać. Ok, spoko. No a potem lecimy tutaj. Czyli dodajemy do i1, no i lecimy na początek.
Okej, okay, został nam jeszcze resize. Idziemy tą gałęzią. O, teraz do i dodajemy 2, w związku z czym resize ma 2 argumenty. Jeżeli nie, no to standardowo kod wyjścia dajemy kod błędu 2 i skaczamy do wyjścia. Natomiast co się dzieje z tymi dwoma argumentami? No taki fragment kodu już widzieliśmy, choćby tutaj. Natomiast co jest ważne, mamy wywołanie a to i potem. Czyli parametr właśnie resize'a jest liczbą integerem. Integerem tak zwanym. Czyli liczbą całkowitą. Niżej jest to samo, jeszcze jedno wywołanie i. Czyli co wiemy, resize ma 2 parametry i oba to są inty. Gdzie są zapisywane? A to i zwraca swoją wartość w eax, czyli eax mamy już liczbę, która parametr przedstawił liczbę, reprezentuje liczbę i ta liczba jest w warce zapisywana. Czyli pierwszy parametr resize jest zapisywany w warce, drugi parametr resize jest zapisywany w var 10, jak widać. A potem mamy skok tutaj i skok w górę. Dobra. A przepraszam, skok tutaj. Ok. W warce to jest parametr resize pierwszy. Tu mamy parametr resize drugi. No i wiemy już całkiem sporo. Czyli out ma string, a on ma 2 inty. Spróbujmy jeszcze podać te parametry. Podajmy in coś tam, out coś tam i zobaczmy error level. Error level jest 0, więc już jest no sukces. Jeszcze spróbujmy to resize dodać na koniec. Jakieś dwa parametry, 2 i 3 niech będzie. Error level, znowu 0. Czyli tak, ta funkcja ma właśnie takie parametry, co udało nam się ustalić, a po co one są i co ta funkcja dalej robi, to w następnej podczęści, do której już teraz zapraszam. Dziękuję za uwagę, przypamiętajcie o zapisaniu bazy, no i do zobaczenia.